chciałbym zaapelować do polskiego rządu jednocześnie o to, aby opublikował tę opinię Komisji Europejskiej, bo to nie może być tak, że my Polacy nie wiemy w tym momencie, co Komisja Europejska do nas przesłała. To dotyczy naszych żywotnych spraw i uważam, że jako ci, którzy płacą podatki na polski rząd, możemy domagać się informacji, co zostało zawarte w tej opinii. Ja mam pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Jaki rodzaj kontrakt zawarł z premierem Węgier, że wie, że nas obroni? Co żeśmy musieli Węgrom oddać? Jaki to jest deal polityczny, że nasza przyszłość zależy od decyzji jednej osoby, czyli premiera Węgier? Nie jest skąd ta pewność. Na pewno jest tak, że nam się to nie opłaca. Nam ten konflikt się nie opłaca wizerunkowo. Zauważmy, że w Polsce spadają inwestycje, czyli polskie firmy inwestują mniej, dlatego że mamy niepewność co do stanu faktycznego, jeżeli chodzi o prawo polskie. I takie myślenie, że prawdopodobnie... Przypomnę, PiS jeszcze niedawno myślał, że Komisja Europejska wyda pozytywną opinię. Teraz PiS myśli, że rząd węgierski nas ochroni. Nie wiadomo. Nie wiem, po co tak ryzykowna gra. Mam wrażenie, że to akurat nie lubi przegrywać Jarosław Kaczyński, a nawet wstydził się spotkać z komisarzem europejskim. Tak, przypomnę, że najlepszym sojusznikiem gospodarczym Viktora Orbana, premiera Węgier, jest Władimir Putin. I Węgry w dużym stopniu energetycznie od Rosji zależą. Pytanie, czy to nie jest tak, że przypadkiem w tym momencie Jarosław Kaczyński, PiS, uzależnia się od Rosji poprzez uzależnianie się od premiera Węgier. Czy to jest oddanie naszej suwerenności? To jest niepatriotyczne.